Moi drodzy, zaczęliśmy właśnie od początku tej liturgii bardzo długi maraton bardzo intensywnych wydarzeń. W trakcie Triduum Paschalnego, w trakcie tych wszystkich wydarzeń można się naprawdę zatrzymać na milionie rzeczy. Będzie bardzo dużo bardzo emocjonalnych momentów, bardzo wzruszających, dotykających, osobistych, wielkich, zbawczych ogólnoświatowych itd. itd. Kiedy sobie myślę o Wielkim Czwartku, to dzisiaj też jest takich rzeczy bardzo dużo. Dzisiaj, gdyby były normalne czasy, bardzo byłoby poruszające zobaczyć yy, czasem wielkie dzbany wręcz olei, które biskup święci po to, żeby potem namaszczać. Dzisiaj bardzo ruszający moment byłby, gdybyśmy mieli obrzęd umywania nóg. Zawsze, kiedy widzę przeora czy jakiegokolwiek innego celebransa, który klęka i całuje stopy, bardzo się wzruszam. Będzie dzisiaj bardzo wiele pięknych rzeczy, tylko że większości z nich nie będzie. ma w bardzo wielu miejscach nie było, będzie, miejmy nadzieję, za parę tygodni. Obrzędu mywania nóg nie będzie, chociaż czytaliśmy w Ewangelii. Ale dzięki temu. Chyba zobaczyłem jedną rzecz, to i pewnie bym nie zobaczył, bo tamte by je przyćmiły. Otóż dzisiaj wydarzy się jeszcze jedna rzecz, taka skromna, taka bez celebry, taka bez czegoś, co może tak widać wprost. Znowu trochę się wydarzy, ale trochę się nie wydarzy. Gdyby był normalny czas, to wiecie, że po liturgii, kiedy skończymy liturgię, kiedy będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, to normalnie w większości kościołów byłaby ciemnica. Czyli byłoby miejsce, gdzie byłby wystawiony na święty sakrament, który miałby wspominać ten czas, po pierwsze, kiedy Pan Jezus był w ogrójcu, a potem kiedy został pojmany i kiedy został zamknięty no, w jakiejś celi, w jakimś więzieniu, gdzie czekał do rana, gdzie go potem zabrano na sąd. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Ziemi Świętej. Może się pewnie części z Was już zdarzyło. Mam nadzieję, że zdarzy się jak największej ilości z Was. To miejsce, gdzie Pan Jezus był. Przechowywany przez noc, dla mnie osobiście jest jednym z najbardziej poruszających miejsc. To jest tak zwany kościół Ingalikantu, czyli tam, gdzie zaparł się też Piotr. W tym kościele jest, nie wiem, czy na pewno ta, ale przynajmniej taka symboliczna, jakby cela pana Jezusa, w której był trzymany. I ta cela to jest coś bardzo dziwnego, bo mówi tradycja, tak to przekazano, że pana Jezusa nie trzymano w jakimś pokoju, tylko go spuszczono do takiej studni. Do takiego, jakby wydrążonego w skalę tunelu, z którego się nie dało po prostu o własnych siłach wyjść, że na linach go tam spuszczono. Są tam takie ikony, które pokazują, jak na linach spuszczają pana Jezusa. Siedział tam przez całą noc, rano no go na tych linach wyciągnięto do góry. I kiedy tam się i się spojrzy w dół, w tę dziurę, to coś niezwykłego się wtedy robi w głowie. Bo w myśl, to jest taki jedyny czas w męce pana Jezusa, kiedy on był sam. I kiedy nic wokół niego się nie działo. No bo wszystkie inne wydarzenia są strasznie dynamiczne. Ostatnia wieczerza, ogrójec, te straże, pojmanie prowadzą go, potem sąd, krzyki ludzi, tłumy, droga krzyżowa, ciągle się coś dzieje. A te kilka godzin w nocy spuszczono go tam, zostawiono go tam i poszli spać pewnie. A on tam siedział. I kiedyś, jak tam byłem w Ziemi Świętej, siedząc sobie tam przy tej, przy tej dziurze, tak sobie myślałem. To oczywiście fikcja, ale o czym sobie Pan Jezus myślał tam. Bo co się działo w ogóle, to wiemy, bo nam to Ewangelia przekazała, jak się modlił w Ogrójcu. Ale co sobie myślał tam w tej dziurze? I tak sobie pomyślałem to tak tylko na moje, że pewnie sobie myślał o tym wszystkim, co się bezpowrotnie skończyło. No bo wiedział, jak to się skończy, wiedział, że to się skończy Jego śmiercią. Więc może myślał, że już nigdy więcej nie zobaczy swojej mamy. Tutaj na Ziemi. Co prawda spotkał ją potem jeszcze na Drodze Krzyżowej, ale nie wiedział tego, czy ją spotka. Więc może myślał o jej twarzy, że jej nigdy nie zobaczy już. Może myślał o swoich uczniach, że też ich nie zobaczy, bo już go pozdradzali, bo Piotr się już zaparł, bo już uciekli. Więc myślał, że już więcej ich nie zobaczy. Może myślał o Jerozolimie, którą jak wiemy z Ewangelii bardzo kochał. Może sobie pomyślał, że już nigdy jej nie zobaczę w taki normalny sposób. Bo tylko mnie pewnie osądzę i zamordują, jeżeli nie, nie widzę. Może myślał o bardzo wielu rzeczy, gdzie sobie myślał, skończyło się już nigdy więcej. Pewnie dlatego tak sobie tam myślałem przy tym, przy tym więzieniu pana Jezusa, bo w moim życiu też jest bardzo wiele rzeczy, które się bezpowrotnie skończyły, i nie bardzo sobie umiem z tym poradzić. Każdy ma takie rzeczy. Gdzie coś się to bezpowrotnie popsuło, albo straciliśmy jakąś niewinność, straciliśmy jakieś dobro. Jakąś miłość, jakąś nadzieję. Wiem, że każdy z Was teraz, gdyby usiadł na sekundę i sobie przez chwileczkę pomyślał, to natychmiast to znajdziecie. Może komuś się rozpadło małżeństwo i bezpowrotnie się skończyło. Masz takie myśli, to już się nigdy nie naprawi. Może komuś z Was ktoś bliski umarł. Może dziecko, może rodzic, może mąż, może żona, może przyjaciel. No i też mamy takie myśli, to się bezpowrotnie skończyło. Może narobiłeś jakichś grzechów albo jakiegoś zła i to coś definitywnie popsuło w tobie, w twojej rodzinie. Bo zobaczcie, u Pana Jezusa jeszcze było tak, że On niczemu nie był winien, a my często te rzeczy, które się bezpowrotnie skończyły, to my jesteśmy temu winni. On nie był tego winien, a my jesteśmy. Tylko tam właśnie, w tej dziurze, kiedyś sobie pomyślałem, że On tak myślał, ale to się nie stało. Dlatego, że nic się nie skończyło. Bo jak się okazało, wszystko, o czym sobie mógł pomyśleć, że się skończyło, tak po ludzku, to się nie skończyło. Dlatego, że mamę swoją zobaczył, a potem po zmartwychwstaniu w ogóle podobno u niej był. Że z uczniami się spotkał, że Kościół nie umarł, że Jerozolimę zobaczył, że wszystko, co mógł sobie wtedy w tej dziurze pomyśleć, tak po ludzku, no bo go zamknęli tam i prowadzili na śmierć. Tak się okazało, wcale się nie skończyło. Kochani, dla mnie ten dzisiejszy dzień wielkoczwartkowy oprócz tej oczywiście całej liturgii Eucharystii, ostatniej wieczerzy, kapłaństwa, to wszystko strasznie ważne. Ale jakoś tak w tym, że tego wszystkiego dzisiaj zabrakło, to ten jest dzień właśnie o tym, o tym, co będzie po liturgii. O tym, że jest wiele takich rzeczy, o których myślimy, że się skończyły, a one się wcale nie muszą skończyć. Że Pan Jezus ma taką moc, ma taką możliwość, żeby one się nie skończyły. Tylko to w nas często jest taka niezgoda, że on to może. Zobaczcie dzisiaj w Ewangelii, bo to mnie na trochę naprowadziło, jest to zdanie świętego Piotra, który mówi: nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Czyli mówi: nie zrobisz tego, nie da się tego zrobić. Jezus bardzo chce i Go do tego przekonuje. Na szczęście on się dał przekonać. Ale myślę, że my często wpadamy w te wszystkie rzeczy, gdzie mówimy, tego się już nie da, to się skończyło, robimy tą rozpacz. Jezus mówi, ale ja mogę. Mówimy, ale to się nie da, to nigdy tego nie zrobisz. Kani, taka jedna tylko opowieść, która mi się z tym kojarzy. Może to niektórzy pamiętacie, szczególnie ci, którzy macie jakiś związek tu z nami, z Łodzią, z Dominikanami. Trzy lata temu na liturgii wielkoczwartkowej miałem bardzo takie śmieszne wydarzenia. W sumie to nawet już potem po liturgii, tylko zaczęło się od liturgii. Trzy lata temu, kiedy była tu liturgia Wielkiego Czwartku, było wszystko normalnie, było umywanie nóg. Ojciec Tomasz nasz przeor, umywał nogi. Było wcześniej wyznaczonych 12 mężczyzn, którzy mieli siedzieć na stołkach i mieli y, mieć umywane nogi. I tak się jakoś stało, że się znalazło 11, w sensie jednego zabrakło, albo nie przyszedł, albo jakoś się zagubił tutaj w tłumie. W każdym razie, kiedy już wszyscy siedzieli, to się okazało, że jest jedno krzesełko wolne. No i tak, była był moment taki konsterny, już ojciec Tomasz zaczął myć te nogi i to ostatnie krzesełko ciągle wolne. Siedziałem tam z tamtej strony, no i tak patrząc, na to krzesełko, mówię, no, będzie siara, nie, no bo tam w końcu dojdzie przeor, a tam nikt nie siedzi. A to jest takie niekomfortowe trochę tak, bez przygotowania zdejmować buty i skarpetki, i tak dalej. Wiadomo, że wszyscy już mają myte nogi wcześniej je myją mnie, żeby już pić takie fiorzutkie, jak będę potem myli. No wie, no co tam? No? Tak czuję takie wewnętrzne pragnienie, pójdę tam. No i wstałem z tamtego krzesełka i idę do tego pustego krzesełka. No i wtedy się oczywiście obudził, ten dwunasty, który się jakoś gdzieś tam zorientował, że to o niego chodziło, wyparował. No i usiadł tak mniej więcej na sekundę przede mną. I za tak zostałem stojąc przy tym krześle, na którym on usiadł. Ludzie zaczęli się oczywiście śmiać ze mnie, no ale on usiadł, więc ja się pokornie w mojej ogromnej pokorze wycofałem i usiadłem na krzesełku. I wtedy muszę się przyznać, absolutnie wcisnął mi się szatan w głowę. Bo nagle dotarła do mnie taka myśl, ja wiem, że nieprawdziwa, wiem, że to absolutnie jego było zdanie. Zobacz, nawet Cię Jezus nie chce. Naprawdę wtedy prawie się popłakałem tam na tym krzesełku, że ja tu chcę, żeby mi nogi obmyli, żeby mi ten smród ktoś zdjął, i kiedy ruszyłem do tego, żeby to się stało, zabrali. I wiem, że to była nieprawda, wiem, że to było wszystko pokusa, ale miałem całe triduum potem już po prostu popsute. Do końca, do Wigilii Paschalnej pracowała w mojej głowie taka myśl, on cię nie chce, on cię nie umyje, nie nawrócisz się, nie oczyszcisz się z tego grzechu. I potem Pan Jezus mi pokazał swoje poczucie humoru. Dokładnie tydzień później pojechałem na rekolekcje do Dubaju. Dokładnie po Wielkanocy miałem rekolekcję w Dubaju, tam jest polska wspólnota, był tam swego czasu też ksiądz polski. Zaprosili mnie tam na rekolekcję i dokładnie tydzień później tam pojechałem na niedzielę Miłosierdzia. I tam się wydarzyła bardzo krępująca, ale bardzo piękna rzecz. Była tam taka Kasia, która ta rekolekcję organizowała, taka przedstawicielka tej Polonii. I ta Kasia, jak przyjechałem, to mówi: Ja mam dla ojca taką niespodziankę. Często mam różne niespodzianki, i mówię fajnie. No i drugiego dnia rekolekcji, w ciągu dnia zapakowała mnie w samochód, taki jeszcze był drugi chłopak razem ze mną, który przyleciał z Warszawy, zawiozła nas, jak się okazało, do jakiegoś azjatyckiego spa i mówi, słyszałam o tej ojca historii, o tych nogach i wykupiłam ojcu takie specjalne pedikure takie, yy, takie po prostu wyjątkowe. Słuchajcie, nigdy w życiu nie byłem w salonie kosmetycznym, zresztą to jest jeden raz, kiedy byłem przez 40 lat mojego życia Czułem się niewiarygodnie niekomfortowo, kiedy usiadłem na tym fotelu. Na szczęście był ten chłopak drugi ze mną na drugim miejscu obok. Jakaś pani chyba z Filipin, nie wiem, zaczęła mi robić z nogami rzeczy, których ja w ogóle w życiu nie myślałem, że można robić. Miałem tak czyste stopy po tamtej wizycie, że nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego. Oczywiście byłem strasznie zły na tą kasie, bo czułem się strasznie niekomfortowo tam. Ale wtedy tak sobie pomyślałem, że to jest dokładnie to. Pan Jezus mówi, a Adaś. A, daś. Nie umyję? Umyję. To ty mi mówisz, że ja nie mogę cię umyć. To tyś uwierzył w to, że tamci szatan to wmówił w głowę, że ja cię nie chcę, że ja cię nie umyję, że ty jesteś za grzeszny, za słaby i tak dalej. Mówi, miałeś takie stópki kiedyś? Nigdy nie miałeś. Kochani, chciałbym was zaprosić, żebyście dzisiaj wieczorem, kiedy będzie ciemnica, nie pójdziecie do kościoła, bo w większości wypadków nie ma jak pewnie. Ale możecie sobie zrobić ciemnicę w domu. Zgaście się światło i będziecie mieli ciemnicę. Siądźcie do modlitwy, i pomyślcie o wszystkich rzeczach, które bezpowrotnie straciliście, ale nie po to, żeby się skatować i żeby sobie pomyśleć, no właśnie, takie jest beznadziejne to moje życie, że się pokończyło. Otóż nie, usłyszcie to zdanie Piotra i Jezusa, dlatego że większość z nas mówi tak, jak Piotr. Nie da się tego umyć, nie da się tego zrobić, nie da się tego naprawić. A Jezus mówi, pozwól mi, bo jak mi nie pozwolisz, to nie będziesz miał ze mną udziału. I nie musimy się dzisiaj nauczyć tej odpowiedzi świętego Piotra. To myj mi co chcesz, rękę, głowę, nogę, wszystko mi umyj. Nie tylko nogi, tylko wszystko mi umyj. nie dzisiaj w waszych domach to się może wydarzyć. Mimo, że nie mamy dostępu do normalnej liturgii, że znowu właśnie straciliśmy coś. Dokładnie tak jak tutaj. Coś się skończyło. Coś straciliśmy. Że nie mamy może w sobie nawet takiego przekonania, ale On może. Bo to On chce nas umyć. Więc usiądźcie dzisiaj do takiego spotkania z tym, co się skończyło i pozwólcie, żeby Pan Jezus w to wszedł. Amen.